Pandemia koronawirusa po raz kolejny pokrzyżowała plany rodziców dzieci pierwszokomunijnych. W zeszłym roku większość uroczystości zostało odwołanych. Teraz komunie się odbędą, jednak pod pewnymi warunkami. Są wytyczne, aby w mniejszych grupach przygotowywać dzieci, ale także w mniejszych grupach przystępować do pierwszej komunii świętej, by nie było po prostu niepotrzebnych tego. I takie też sugestie ze strony kurii i księdza biskupa ordynariusza także były i otrzymaliśmy je. Sytuacja epidemiczna nie pozwala na organizowanie licznych zgromadzeń, dlatego w wielu parafiach do ostatniej chwili nie było wiadomo, kiedy odbędą się uroczystości. Od kilku miesięcy w kościołach obowiązują także limity wiernych, dlatego w wielu parafiach do komunii przystępować będą pojedyncze klasy. Msze komunijne odprawiane będą w soboty i niedzielę. To jest, idzie dziesiątka dzieci do Komunii Świętej, także z jednym rodzicem albo z dwoma to jest jeszcze w kwestii ustalenia do końca, ale no pozostali goście oczywiście będą uczestniczyć wtedy na dworze. W kościele natomiast dzieci będą rozsadzone tak, aby zachować dystans. Obowiązują też maseczki. W tym roku nie będzie też przyjęć komunijnych. Przyjęcia w lokalu nie planujemy z tego względu, że no zakaz. Natomiast przyjęcie bardzo mało, w bardzo okrojonym składzie będzie. Będzie to po prostu odświętny obiad. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych nierzadko przekładają przyjęcie komunijne na inny termin, gdy tylko pozwolą na to warunki epidemiczne. Jednak nie wszyscy się na to decydują. Goście zdecydowali się na catering do domu, tak? Czyli po prostu wywieziemy jedzenie stąd, robią po prostu jakby we własnym gronie, we własnych domach, nie? Uroczystości, a na kolejne tygodnie zobaczymy, w tym tygodniu ma się okazać. Liczba zapraszanych gości także jest mniejsza. W wielu kościołach rodzice więc organizują transmisję mszy komunijnej za pośrednictwem internetu.